Pasterze mili, coście widzieli? Widzieliśmy maleńkiego Jezusa narodzonego, Syna Bożego, Syna Bożego. Co za pałac miał, gdzie gospodom stał, szopa bydu przyzwoita i to jeszcze źle pokryta, pałacem była, pałacem była. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się na mszy świętej na Jasnej Górze przed tronem naszej Matki Królowej. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich uczestniczących w tej mszy świętej, czcigodnych kapłanów, obecnych tutaj na Jasnej Górze, pielgrzymów oraz tych, którzy łączą się z nami dzięki przekazowi telewizji Trwam. W tym okresie Bożego Narodzenia przychodzimy do Pana Jezusa, aby ucieszyć się tym, że stał się takim jak my, jednym z nas, podobnym we wszystkim oprócz grzechu i że przyszedł nas z tego grzechu odkupić. Przyzywamy pośrednictwa Jego Matki i naszej Matki i w tej mszy świętej polecamy jej wstawiennictwu intencje, z którymi gromadzimy się na tej Eucharystii. Przez moją posługę modlimy się o zdrowie dla Janiny i Edwarda oraz za zmarłych z rodzin Gajdzik i Dubiel. Ojciec Ryszard modli się za świętej pamięci Edwarda Manarzyn, Annę i Pawła Dybałów. Ojciec Zbigniew w intencji Anny z okazji urodzin. Ojciec Roman w intencji Marii Dudek w dniu 90. rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej na dalsze lata życia. I ksiądz Michał w intencji świętej pamięci Zdzisława Wójcika, swojego taty. Pozostałe intencje znane Panu Bogu. Przeprośmy teraz Najlepszego Ojca w niebie za wszystkie nasze grzechy. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, nowe światło na niebie zwiastowało, że przybył Zbawiciel, aby świat odkupić. Prosimy Cię, niech to światło zajaśnieje w naszych sercach i nieustannie odnawia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu. Ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy.
Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Ktokolwiek narodził się z diabła, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże, taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Oto Słowo Boże. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, krąg ziemi i jego mieszkańcy. Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. W obliczu Pana, który nadchodzi, bo przychodzi osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według słuszności. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni odpowiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. A Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii
Słyszymy już nie o dziecięciu w żłóbku, ale już o dorosłym Jezusie, który już zaczął swoją publiczną działalność. Święty Jan Ewangelista opisuje nam scenę powołania pierwszych uczniów, apostołów. Niektórzy z nich wywodzą się spośród uczniów Jana Chrzciciela, wśród nich Andrzej, brat Szymona Piotra. To powoływanie uczniów przez Pana Jezusa to zaproszenie zawsze konkretnych ludzi do szczególnej wspólnoty z Nim i wyznaczenie im też jakiejś specyficznej, ważnej misji w Kościele. Bo wśród różnych powołań, jakie otrzymujemy w naszym życiu od Pana Boga, jakieś szczególne miejsce zajmuje to właśnie powołanie do służby Bożej, o którym mówi w zasadzie dzisiaj Ewangelia. Bardzo ważne pytanie, jakie Pan Jezus zadaje uczniom Jana, którzy przychodzą do Niego. Czego szukacie? Można w tym pytaniu wyczytać bardzo wiele. Może po prostu pytanie, czego byście w życiu chcieli? Czego chcecie ode mnie? Co jest dla was ważne? Co was interesuje? Czemu byście chcieli życie poświęcić? Po tym pytaniu nawiązuje się rozmowa, dialog uczniów z mistrzem. Chcą zobaczyć, jak mieszka. Być może jeszcze inne pytania. I to doświadczenie spotkania z Panem Jezusem sprawia, że rozpoczyna się dla nich już trwały związek z mistrzem z Nazaretu i z misją, którą im wyznaczy. I Pan Jezus w dalszym ciągu powołuje ludzi, których chce przeznaczyć do jakiejś szczególnej ze sobą wspólnoty i do jakiejś konkretnej misji w Kościele. Kapłanów, zakonników, zakonnice. Można zapytać, w jaki sposób młody człowiek dzisiaj może rozeznać, czy faktycznie powołuje go Bóg do służby w Kościele. W jaki sposób uniknąć jakiejś iluzji, błędu. Tutaj na pewno ważną wskazówką jest fakt, że w Ewangelii tym domyślamy się raczej młodym ludziom pomogła wskazówka Jana Chrzciciela, który wskazał na Jezusa jako baranka Bożego. Można powiedzieć, że ich jakoś już przygotował. Nieraz ten właśnie drugi człowiek jest potrzebny, żeby wskazać, żeby podpowiedzieć. Czasem to będą rodzice, czasem to będą księża w parafii czy katecheci, ale nie zawsze tak bywa. Można by powiedzieć, że najważniejsze w tym procesie, bo jest to proces rozeznawania swojego powołania do służby Bożej w Kościele, są trzy takie elementy. Pierwszy to uświadomienie sobie, że wśród różnych głosów, które człowiek gdzieś słyszy na zewnątrz i wewnątrz siebie, wśród różnych propozycji, czym mógłby się w życiu zająć, odczytuje taki głos, który pochodzi od Boga. Nie jest to na pewno głos ludzi, nie jest to jakaś zasłyszana opinia, a nawet nie jest to coś, co się samemu wymyśliło. Że może spontanicznie człowiek wybrałby coś innego, ale gdzieś w sobie ma taką świadomość, że Bóg go właśnie chce i powołuje. I to jest to, co mówimy, że odczytuje się wolę Bożą. Drugim takim elementem to jest
już po rozpoznaniu woli Bożej. Bardzo ważne, że ten młody człowiek ją po prostu przyjmuje. Chce tego, czego chce Bóg. Nie przyjmuje tej woli Bożej dlatego, że musi, ale dlatego, że ją świadomie wybiera wśród innych możliwości, jakie nadarzałyby mu się w życiu. Jest to osobisty wybór wolności. Później w czasie ślubów, szczególnie w czasie święceń kapłańskich, padają te odpowiedzi na pytania biskupa: chcę. Świadomie. Chcę, pomimo trudów i ofiar, z jakimi się liczę, że będzie wiązało się to życie w kapłaństwie czy w życiu zakonnym. A więc po rozeznaniu woli Bożej jest decyzja osobistego przyjęcia tego, co Bóg chce. I wreszcie trzecia rzecz, to jest weryfikacja przez Kościół. Czy nie uległem w dwóch powyższych punktach jakiejś iluzji? Czy się nie pomyliłem? Czy nie popełniłem błędu? Bo jednak było to rozeznawanie subiektywne. I Kościół daje nam czas i ludzi, daje odpowiednie warunki po temu, żeby można było rozeznać, patrząc niejako z boku na takiego człowieka, czy on rzeczywiście do tego sposobu życia się nadaje, czy ma odpowiednie predyspozycje, bo może jest dobrym człowiekiem, chłopcem, dziewczyną, ale do kapłaństwa czy do życia zakonnego jednak nie będzie się nadawał. Predyspozycje zdrowotne, psychiczne, moralne i intelektualne. Nigdy oczywiście nie można założyć, że kandydat czy kandydatka będzie osobą idealną, bez skazy. Ale po prostu, czy realnie rokuje dobrze dla tej formy życia, którą chce się podjąć. I bracia i siostry, wracając do tekstu z dzisiejszej Ewangelii, przynajmniej dwa z tych elementów odnajdujemy. To jest właśnie to powołanie uczniów osobiście, konkretnie przez spotkanie, przez Chrystusa. I po drugie to, że uczniowie idą do Niego i zostają Jego towarzyszami, Jego uczniami. Jest to już ich decyzja, ich wola. Potem nastąpi ta weryfikacja, która będzie w ich wypadku czasem spędzonym z Jezusem, towarzyszeniem Mu, przyglądaniem się, jak naucza, jak uzdrawia, jak ludzi rozgrzesza, jak egzorcyzmuje. To będą różne próby, włącznie z tą próbą, która dla większości z nich będzie niezwykle dramatyczna, a więc śmierci mistrza na krzyżu. W warunkach kościelnych, oczywiście tymczasem weryfikacji, to przede wszystkim postulat, nowicjat i seminarium duchowne. Prośmy Pana Boga o nowe powołania do służby Bożej w Kościele, by w tych czasach, w naszym zwłaszcza kontekście, w Europie i w Polsce, trudnych dla młodych ludzi, którzy chcą takiej drogi się podjąć, by nie zabrakło im odwagi, by nie zabrakło im ludzi, którzy im pomogą w dobrym wyborze i by byli wytrwali na tej drodze. Drodze, która dla nich jest najlepsza, bo wybrana przez samego Boga. Maryjo, Matko nasza, Matko kapłanów, Królowa apostołów, wspieraj Kościół i wypraszaj mu nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Amen.
Powstańcie, bracia i siostry. Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi nasze grzechy. Ufni w Jego potężne orędownictwo przed Bogiem Ojcem. Zanieśmy nasze prośby. Módlmy się o zdolność przyprowadzania zbłąkanych owiec do Chrystusa. Dla następcy świętego Piotra Ciebie prosimy. Módlmy się o gorliwość w poznawaniu nauki Chrystusowej dla wiernych Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się o sprawiedliwość w sprawowaniu rządów dla odpowiedzialnych za nasz naród. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej, jak również polecamy intencje wszystkich łączących się z nami za pośrednictwem telewizji Trwam. Ciebie prosimy. Módlmy się o czujność w rozpoznawaniu Bożego działania w naszym życiu. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty z przyjaźni uczyniłeś naturalną przestrzeń przekazywania swojej nauki. Daj nam pozostawać blisko Ciebie i zarać naszym potrzebom, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. O gwiazdo betlejemska, zaświeć na niebie mym. Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn. Bóg człowiek spadł świętej, dany na śmiał w żłobie tron. Czy dusza moja biedna milsza Ci jest niż on? Ulituj się nade mną, błagać Cię gornie śmiem, gdy stajnią mnie pogardził. Nie gardzi sercem mym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową,
i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje i jako słońce niebo jaśnieje? Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Dlaczego dzisiaj, Boży Aniele, ogłaszasz ludziom wielkie wesele? Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Czemuż pasterze do szopy spieszą i podarunki ze sobą niosą? Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził.
wczora, z wieczora, z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora. Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina, Pan narodzi Syna, Pan narodzi Syna. Boga prawdziwego, Boga prawdziwego, nieogarnionego, nieogarnionego. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, w swojej dobroci udzielaj nam teraz i w przyszłości wszelkich pomocy, których potrzebujemy, abyśmy czerpiąc siły z darów przemijających z większą ufnością dążyli do wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jeszcze kilka ogłoszeń duszpasterskich. Spowiedź na Jasnej Górze odbywa się w kaplicy sakramentu pokuty do godziny 19:30. Po tej mszy świętej, msza święta w intencji ojczyzny o godzinie 15:30, później różaniec o 16:15, msza święta w intencji Ojca Świętego o 18:30. Dewocjonalia poświęcamy w zakrystii. Dziękujemy za ofiarę na renowację sanktuarium jasnogórskiego, szczególnie za ofiary przeznaczone na remont organów w kaplicy Matki Bożej. Nadal można je składać bądź osobiście w zakrystii, bądź przelewając na konto klasztorne. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Zakon Paulinów przyjmuje kandydatów na kapłanów i braci zakonnych. Informacje szczegółowe można otrzymać przy furcie na sali rycerskiej. Najbliższą środę, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego Trzech Króli, poświęcenie kredy i kadzidła na wszystkich mszach świętych w kaplicy Matki Bożej i Bazylice Jasnogórskiej. Program nabożeństw jest świąteczny. Ponadto w sobotę, 9 stycznia, rozpoczynamy nowennę przed uroczystością świętego Pawła I Pustelnika, patriarchy zakonu Paulinów. Nabożeństwo odprawiać będziemy codziennie o godzinie 18 w kaplicy świętego Pawła. Bardzo serdecznie zapraszamy. Przyjmijcie, bracia i siostry, Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły. Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie. Pasterzy, co paśli pod borem woły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie. Pasterzy, co paśli pod borem woły. Wypada wśród nocy ogień z oboku. Dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie tnieje. Skąd ta łuna bije tak miła oku? Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta łuna bije.